tym Hubert Stefan Austria. No to Kubuś, jak ocenisz swoje skoki dzisiaj? Standardowo. Swoje skoki Justin dzisiaj? No. Fajnie, nie było najlepiej, zawsze może być lepiej, ale cieszę się, że jestem tutaj, mogę skakać. Dyskwalifikacji nie było, bo to się bałem, że takie pierwsze zawody z tymi nowymi przepisami. A udało się, że jestem na dole. No cieszę się, że tu jestem po prostu. No nie ukrywam, że fajne zawody. Stefan Hubert, Austria. Tak, mówię, no zawsze mogą być lepiej, ale nie narzekam, bo no niektórzy koledzy skoczyli dużo krócej, mimo że tacy źli nie byli. Ja nie ukrywam, że moje skoki, odkąd tak potem sobie wróciłem, były naprawdę fajne, więc wiem, co potrafię. Trochę zawoda no może było słabiej niż bym oczekiwał, a tak jak mówię, nie mogę wybrzydzać, bo i tak sobie już tak skaczę bardziej w ramach hobby, więc i tak chyba do dziesiątki wchodzę, więc... Powrót do dane, tak czy siak, ta inauguracja. Idealnie, bo takie podium by było idealne, ale tam nie narzekam. Zawsze może być gorzej, chociaż mogą być lepiej. Skoki, więc tak jest teraz jako hobby raczej, czy myślisz o tym, że może jednak intensywniej trenować? Dzisiejszy start zmotywował. Raczej tutaj decyzji zmienić nie mogę. Już pół sezonu właściwie za nami. Bardziej jako hobby. No, mimo, że sam mówię, że nie można skoków jako hobby traktować, ale jednak to robię, no bo w piłkę można wieczorem grać z kolegami. A jednak no, na skocznie wyjść w ramach, tak, no to trzeba być przygotowanym i fizycznie, sprzętowo, to jest za niebezpieczne wszystko. Więc tak brzydko mówiąc jako hobby, bo zdaję sobie sprawę, że no już nie mogę wrócić w tej sytuacji, że znowu tylko skoki, bo już są inne zajęcia, trzeba myśleć o przyszłości, więc odciągnął wynik, a trzeci też. Jak będzie możliwość, żeby skoczyć, no to może ja to będę? Tak mówię, no jako hobby, nie wiem kiedy znowu biorę teraz narty, bo teraz płacę tam w Zakopanem, będę działał przy organizacji tutaj pucharowej. Czyli będziesz po prostu wolontariuszem, nie przedskoczkiem. Nie, bo przedskoczkiem już dziękuję, już swoje się naskakałem, już nie, przedskoczkiem natomiast nie ukrywam, że... Bo tu podium. Będę też asystentem delegata w Szczyrku na Lotosach, więc już tak idę dwutorowo bardziej, że skoki skokami, ale resztę już trzeba myśleć jednak na przyszłość. A poza wolontariatem czym się zajmujesz? Obecnie uczę na nartach. Od tygodnia byłem na stoku, więc te nogi mam takie siadnięte, bo z te buty narciarskie i tak dalej, więc troszeczkę ciężko. Ale zrobiłem sobie wczoraj już przerwę od nart, trochę się wyświeżyłem. No i dzisiaj sobota, niedziela skaczę od poniedziałku, znowu na narty idę jako instruktor, więc no mam co robić. No nic, także powodzenia w realizacji planów. Krzysiu, bardzo porównywalne odległościowo skoki, tylko coś w tym drugim coś nie wyszło, rozumiem, bo... Znaczy w pierwszym minimalnie spóźniłem, mam takie błędy. Na treningu to wczoraj to się, to co dzisiaj, a wczoraj na treningu to jest dwa światy, ponieważ wczoraj to normalnie skakałem. Nie chcę o tym mówić, jak zostaje to bez komentarza, natomiast dzisiaj w ogóle tak jakbym był zupełnie inny, no tylko po prostu mam właśnie problem taki, że spóźniam na progu, no i teraz w pierwszym skoku minimalnie spóźniłem, no ale nie było warunków, teraz nie wiem jak tam jest, no ale teraz właśnie poczułem, że trochę bardziej spóźniłem, ponieważ na po wyjściu z progu dostałem narta mi od razu, tak? No ale cieszę się z tego, że chociaż jestem w pierwszej 20, znaczy zostanę, tak myślę. Także może jest jakiś progres, no ale też myślałem, że będzie może jakaś łatwiejsza obstawa, ale tutaj widzę, że przyjechał dość dużo zawodników takich no, znanych, no bo Ditali i inni, którzy skakają i kupują w Pucharze Kontynentalnym, no a my jeszcze jak na przykład ja nie byłem na Pucharze Kontynentalnym, to nie punktowałem. 11 po pierwszej serii. No i widać jak skaczą, no nie? Znaczy, jakby mi dobrze wyszedł skok, to mógłbym coś mówić lepiej na ten temat. Czy poza tym spóźnianiem skoków masz jeszcze jakieś problemy, jeśli chodzi o jakieś fazy lotu, czy to jest ten główny... Faza lotu to rzadko mi się zdarza, ale to bardziej na treningu, że dołożę troszkę do nart, no i zamiast odciągać się od spadu, to po prostu mnie ściąga do spadu. No ale tak to mam jeszcze problem z rękoma, utrzymać ręce na odbijaniu. Jak nie utrzymam ich, jak za mocno szarpną, no to po prostu robi się tak jak no, automatycznie, ręce idą do góry, a odbijają się. Tak, a jeśli chodzi o ten pierwszy skok, mówiłeś, że warunki nie sprzyjały, co tam biało z tyłu, czy... Nie wiem jak tam, znaczy ja czułem powietrze mało powietrza, w sensie jak mnie trzymie, no nie?
Natomiast tak słyszałem, że około 20 tam numerów, tam ci, którzy tak daleko skakali, to co piesi, po prostu mieli taki wiatr pod narty, że można było z tego odlecieć, a jeszcze jak nie było warunków, a jest belka bardzo niska, bo wczoraj skakaliśmy z 12, a dzisiaj jeszcze dali 11 belkę, jeszcze niższą, a warunki są jeszcze gorsze, no więc nie powiem, że jestem w miarę zadowolony, ale jeszcze trochę pracy przede mną. Jakie masz plany na następny raz? Oprócz Fiskapu teraz tutaj zakopany dalej. Co po Fiskapie? Z tymi szansami na Puchar Świata na tydzień. Nie, raczej wątpię, żeby to było, ponieważ nie chcę nic mówić, no ale jest różnie. No, raz ktoś skacze lepiej na treningu jednym, drugi na drugim, no i na przykład na jednym treningu mi na przykład nie wychodziło. No i na przykład wtedy była kwalifikacja, na przykład nie wiedziałem o tym. Często tak się mi zdarzało, że nie wiedziałem. No i nie wiadomo, kto kogo wezmę. No nie ma porównania, jak jest ten, jak jest. Z tym już powietrzu. Kwalifikacje to tak może moim zdaniem się odbywają na ileś, rozłożone na ileś treningów, no nie? No ale nie ukrywam, że ostatnie treningi miałem takie różne. Znaczy, ciągle szukam takiego, że trochę muszę nabrać siły fizycznej i psychicznej, ponieważ fizyczną no to trochę jestem na progu, jestem troszkę wolny, ponieważ nie wiem jak tam, może przez to, że dużo trenuję, no bo chcę spełnić swoje marzenia, jakie na przykład stawiłem sobie na początku swojego w ogóle trenowania. No i na przykład o kwestii psychiki mówiłeś. Tak, znaczy jestem taki... Z psychologiem, czy... Znaczy chcę właśnie współpracować tam prywatnie. W Gardzie tam na razie jeszcze, no, nie wiem czy planują czy co, ale na razie nie ma. Natomiast planuję właśnie prywatnie, żeby sam chodzić do psychologa, no bo z tego co ja wiem, to dużo pomaga. Po prostu ja jestem na przykład teraz, ja jestem typem człowieka takim, że daję na przykład w skokach, daję wszystko z siebie, no, całe moje serce, no i jak nie wychodzi, no to serce się kraje, no i wtedy się robi takie rozbicie emocjonalne, no i głowa później nie myśli. Się, jaką odległość. Tak jak wczoraj na przykład skakałem, no to chodziłem tylko ciągle z głową w dół i byłem ciągle podenerwowany, a wieczorem stwierdziłem, a nie chcę brzydko mówić, nie będę się tym przejmował, no i dzisiaj już jest w równej serii, znaczy w równej serii, nie wiem, tam lepsze były warunki, no fajnie trafiłem z progu i odleciała osoba się 7, natomiast no pierwsza i druga seria, no to jak mówię, no jak trafię jeszcze, mam problem z tym spóźnianym, no ale jak trafię, to leci. Do czego powietrzu już mi nie trzeba nic kombinować. Do czego ci życzyć? Wiatr pod narty najlepiej? Znaczy się, nie wiem, no może... Bez przeliczników, rozumiem. Tego robić to, co po prostu umiem, no i tyle. To tego ci życzymy. Dzięki. Powodzenia jutro. 24,5 metra.